Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie wyciskanie hantla oburącz leżąc na ławce poziomej. Jest to ćwiczenie, które ma na celu zaangażowanie do pracy mięśni trójgłowych ramion. Przyjmujemy pozycję. Kładziemy się na ławce poziomej wraz z hantlem. Chwytamy hantla i przyjmujemy poprawną pozycję na ławce. Łopatki są ściągnięte, klatka piersiowa wyeksponowana, a stopy w lekkim rozkroku całe przy podłożu. Rozpoczynamy dynamiczną fazę koncentryczną, wyciskając hantla przed siebie. Pilnujemy tego, aby łokcie były jak najbliżej tułowia. Następnie powolna faza ekscentryczna i koncentryczna, przy której wykonujemy wydech, a przy fazie ekscentrycznej wykonujemy wdech. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to odwodzenie łokci od tułowia, wykonywanie zbyt dynamicznej fazy ekscentrycznej, wyciskanie hantla przed siebie lub za siebie oraz niezachowywanie ściągniętych łopatek, przez co włączenie do pracy mięśni naramiennych. Poprawne wykonanie ćwiczenia, dobra pozycja i odpowiednia dynamika ruchu. Jest to ćwiczenie, które jest znakomitą alternatywą dla standardowego wyciskania sztangi wąskim chwytem.